just don't wanna let go. Witam was w tym kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrałem kolejny odcinek ze serii Na Starym Gospodarstwie. Będzie to bodajże odcinek chyba 17. Coś koło chyba tego. Nie, dokładnie nie pamiętam. Bo jak to są te dwie serie, to tak wiecie, te odcinki są wyrównane w miarę i wiecie, nie? Na początku możecie oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem i apeczkę w górę. Ja was nic oczywiście nie ominęło. Łapeczkę dla zasięgu. A subskrypcję, żebym dalej coś nagrywał, nie? I w ogóle live robił, czy takie rzeczy, nie? Pamiętacie, że w ostatnim odcinku prasowaliśmy łączki, tamtą łąkę, tamtą koło tych, tych skupów zboża. I nie tylko tą dużą łączkę tutaj skoś ten sprasowaliśmy. O, tą. I teraz zaczęliśmy tą łączkę. Dlatego bez chyba mniejszego gadania zasiadam do Ursusa. W następnym odcinku już będzie raczej zbieranie, bo bez sensu robić ileś tam odcinków pod rząd zeprasowania. Także tak to by wyglądało. Prasuję w ogóle? Coś prasuję. No i o, już belka będzie. O, jest belka, widzicie? Jak szybko belki tu rosną. No i co, zamykamy pokrywę brzuszną, jamę brzuszną i rurę. Tutaj tak dziwnie to się zgrabiło, ale to wiecie. No i widzicie, już kolejne. Szybko tabelki. I weekend jakiś live pewnie będzie, także zapraszam. Albo jeszcze i jutro, czyli we wtorek będzie. A nawet może i w czwartek będzie. Zobaczymy, jeśli, jak mi to wyjdzie. Także no. A, i w piątek w ogóle byłby nowy odcinek z nowej serii, także zapraszam. I już mamy 190 subskrypcji na kanale. Na razie mówię tak, bo wiecie, zawsze może odejść. Ale tak na razie mamy 190 subskrybentów na moim kanale, także dziękuję za to. Jeszcze 10 subskrybentów i 24 wlatuje mój pysk szlachetny. Pysk nożownika. Jak to mówią? No. No i rura. No, o, to właśnie zbierzemy. Widzicie? No i zebraliśmy kubkę noża. Stary nóż, ty zaglądaczyku. Proszę mi zaglądać na kapitalne sprzęty. Ulala. Zaglądać mi na te sprzęty. Zaglądać.
zaglądać, bo jest na co patrzeć. Dobra, zamykamy komorę brzuszną oczywiście. Dobra, i rura. Jak do przodu i rura. I sadza. Co ja byśmy zastanęli miniaturkę zrobili. No. Taką lub... Nie wiem, czekajcie chwilę. Lub taką, że zaglądać mi na kasę. No. Dobra. Dobijamy belkę. Jep. Komara brzuszna wylatuje. Ile to jeszcze zostało? To jeszcze takie... klapa, bo zamyka się. Dobra. Można robić dalej, nie? Od razu mówię, że tam ta trzecia seria, która dojdzie na ten kanał, będzie zajebista. Tam będzie kino akcji, to takie nieziemskie kino akcji. Tam będą właśnie takie pierdoły, jakieś postacie, nie postacie. Jakieś, no dobra, postaci może nie będzie, to przepraszam, ale na przykład jakieś, nie wiem, jakieś święta, jakieś, żeś, nie wiem, zabijamy krowy czy coś, postaram się takie coś ogarnąć. Także no, zapraszam, no. I tak to już wygląda, nie? I rura tym dziobakiem. Jep. I sadza, i rurę. Dzisiaj skończymy te wszystkie pola na spokojnie, nie? Mam nadzieję. I sadza, i rura. Dobra. Dobra, i jeb tę belkę. No, w tym roku to będzie... No teraz to tych belek chyba już będzie okej, okay, nie? No robimy ich na zapas i będzie okej. Okay. Co tu mówić? I sadza, i rura. Dąba, ja pierdolę, to jeszcze to błoto jest. O kurwa, czekajcie, że tym błocie nie ugrzęść. Ja pierdolę, belka mi spadnie. Ja pierdolę, belka w kanale. Dobra, miniaturka będzie inna. Belka mi do kanału wpadła. Ja pierdolę. Ja pierdolę, cała mokra. A nie chciałem, że ona spadnie tu, nie? Bo ja tak chciałem cofnąć do tyłu i mnie zarzuciło coś.
No trudno. Jedna belka taka będzie mokra. Ale spokojnie, to sobie jeszcze postoi. Zanim ja to zbiorę, to mi jeden dzień pewnie, myślę. No, z drogi też zbierzemy. Przecież będziemy gardzić tym to pięknym towarem. A towaru tutaj jest trochę, nie? I szkoda byłoby tego stracić, nie? Także no. I rura. Aż mi się czasem tego Matixa XL99 się przypominają. Jak sobie takim podobnym ciągnikiem sobie jeździł. Tylko że miał żółty i z turem, niestety. No ja mam bez. Chociaż nie wiem, czy bym chciał mieć tura w takim ciągniku. Wolałbym już dać. Ten tur to taki szczerze mam pamięta. Przesrany byłby mieć chyba w takim ciągniku. Bo ten ciągnik w sumie ten ciągnik to jest taki główny ciągnik, który robi w polu i wszystkie takie orki, jakieś talerzowania, siewy. No właśnie takie teraz doszły mu sprzęty przyzielonkarskie. Zetor tu sobie teraz to stoi na podwyrku. Nie wiem w sumie do czego by go użyć, nie wiem, no Zetor to głównie do transportu mi się wydaje. Coś chcę przewieźć z jednego punktu na drugi. No jest okej wtedy, nie? Dobra, beberka, kopiraka wyjdzie. Dobra, zamykamy komorę. Ajajaj, ja pierdolę. Dobra, zaraz to sprzątniemy do końca. Bo komora brzuszna się wypluła. O, jep, jedziemy. Dyrygenckim patykiem. Pa, jak idzie. A sadza z komina idzie. I sadza. I rura. Tym wejherowskim sprzętem. Dobra. Wyplujemy to na tam następnej łące. Przedtem jeszcze tylko to z drogi, o. Łączki to są kapitalne tu. Dobra, zamykamy komorę brzuszną oczywiście i rurę. No właśnie, właśnie muszę parę rzeczy pozmieniać na tamtą serię, także jeszcze muszę, pewnie usiądę sobie jeszcze po teraz, po tym odcinku będę sobie jeszcze robił, bo tam drobne rzeczy są do poprawki. Ale się zrobi. Nie wszystko naraz. Dobra.
W sumie nie musi tych belek aż tak dużo dać. Bo i tak chyba jest nadmiar tych belek będzie. I znowu to gówno. Ajajaj, ja na co sam poradzić. Trudno się będzie dalej grało z takim gównem. Bo Kopirak ma live'a na moim kanale oczywiście. I na kanale Megakoliza. Dobra, wypadła belka kapitalna. No, tego, a dobra. I rura. I teraz jakoś jeszcze pod ścianą kosak dostanie odcinek z ziemniaków i buraków. A później nie wiem co w sumie. Później to będzie spokój, nie? Także będzie można sobie coś innego porobić na tej serii oczywiście. To będzie spokój, serio, fest. No. I rura. Jedenaście minut odcinka, oczywiście standardowe takie te odcinki. Oj, dobra, trzeba kawałek podjechać do miejsca kopiraczka. Dobra, jeb tą animację. I rura. I sadza. Jak... No nie, no dzisiaj to skończymy, nie? Nie ma co się ukrywać. Aj, prawie, mogło już na sam koniec zabraknąć, że nie. Dobra, i rura. No dobra, no i to byłoby. Także no, dzisiaj było prasowanie, ciąg dalszy oczywiście. Jak widzicie, no ładnie tych belek mamy. Teraz będzie trzeba je wszystkie pozbierać, oczywiście. Także to będzie kolejny odcinek z tego. A ja się co, będę chyba na dzisiejszy odcinek żegnał. I do następnego odcinka, także naura!